Hello, dear family. Cześć, droga rodzino. I am very happy today to share this testimony with you. Bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj z wami tym świadectwem podzielić. It's something very important for me. Jest to dla mnie coś bardzo ważnego. I think it's something about my entire life. Bo to dotyczy całego mojego życia. From the moment I have memories, from my first memories in my life. Od pierwszych wspomnień, jakie mam w swoim życiu. I was always feeling less. Zawsze czułam się gorsza. Like not enough. Niewystarczająca. Not accepted. Niezaakceptowana. Like less than other people. Gorsza od innych ludzi. Not good enough. Niewystarczająco dobra. Like not deserving love. Jakbym nie zasługiwała na miłość. This affected me throughout my life. I to miało na mnie wpływ przez całe życie. And yes, I got born again when I was a little girl. I narodziłam się na nowo, będąc małą dziewczynką. And I, since my childhood, I had a lot of experiences with God. I już od dzieciństwa miałam dużo doświadczeń z Bogiem. Like prophetic dreams and God showing me things and things like that. Na przykład miałam sny prorocze, Bóg mi różne rzeczy pokazywał. But at the same time, ale jednocześnie nobody taught me, or maybe in the church I was, I didn't know about my identity or who I was. So inside of me, I was always feeling less and not loved. Nikt jakby nie powiedział mi, ani też sama jakoś nie znałam swojej tożsamości, jaką mam. W kościele o tym mi nie powiedziano i zawsze po prostu czułam ten brak miłości, brak wartości. I started in the worship ministry when I was 12. Zaczęłam śpiewać w uwielbieniu, mając 12 lat. And many times when I was in worship. I wiele razy podczas uwielbienia. I was feeling like I couldn't sing good. Czułam, że nie śpiewam dobrze. And many times when I was leading worship, from even before starting worship. I wielokrotnie, kiedy prowadziłam uwielbienie, albo jeszcze nawet zanim się to zaczęło. I was feeling like I was going to make mistakes. Już czułam, że zrobię jakieś błędy. Like I was going to sing bad. Że coś mi nie pójdzie, źle zaśpiewam. Like I was not going to start on time. Że nie zacznę na czas. Like I was not going to remember the structure of the songs. Że nie będę pamiętać struktury piosenek. And all the time I was feeling bad. I cały czas się źle z tym czułam. And at the same time, many times I feel the anointing of God and was like in those previous churches was like mixed. Jednocześnie też czułam wielokrotnie namaszczenie Boże i to było takie pomieszane, te dwie rzeczy. So I was not firm. Nie byłam w tym stabilna. I was placed in positions of leadership. Więc umieszczono mnie w pozycji lidera, uwielbienia. But inside of me I was very weak. A jednocześnie wewnątrz czułam się bardzo słaba. That affected me not only at church. I to nie tylko miało na mnie wpływ w kościele, but also in my personal life, ale też w moim życiu osobistym, like in my studies, in education. Na przykład podczas studiów. I was always from the best students. Od zawsze byłam najlepszą uczennicą. They always put me in positions of leadership. I często właśnie dostawałam jakieś takie stanowiska, pozycje. And I will say no. Aha, proponowano mi, ale ja odmawiałam. In the university. Na uczelni, na uniwersytecie. The whole career, the whole program of English. Cały jakby departament języka angielskiego. Chose me to be the president of the students association. Wybrał mnie na przewodniczącą takiego związku studentów. But I said no in front of everybody. Ale ja przed wszystkimi powiedziałam nie. Because I didn't feel good enough. Ponieważ nie czułam się wystarczająco dobra. Many times I was looking for love. Często szukałam miłości. In different person. W różnych osobach. To accept me. Chciałam, żeby mnie zaakceptowały, pokochały. Because all the time I was thinking bad about myself. Bo cały czas źle o sobie myślałam. And I think that others would think bad about me as well. I też myślałam, że inni będą o mnie źle myśleć. And I always was trying to find love in a man as well.
Tak samo w mężczyznach próbowałam znaleźć miłość. Trying to chase men and begging for love and attention. Goniłam za nimi, jakbym błagała ich o uwagę. I wanted to feel loved. Bo chciałam czuć się kochana. And that really affected me all my life. I to właśnie in all areas. Na każdą dziedzinę mojego życia miało wpływ. I wasn't even feeling good enough to do small things like having discipline and doing important things. Nawet nie czułam, że jestem w stanie zdyscyplinować się, robić jakieś codzienne rzeczy. And well, I came to Church of Power. I potem przyjechałam tutaj do Kościoła Mocy. And at the beginning I was also feeling like that. No i na początku nadal tak się czułam. And I feel like many of you were thinking bad about me. I też wydawało mi się, że wielu z was źle myśli like you o mnie. Didn't love me, or you were thinking, what is this weird person? Że mnie nie kochacie, albo myślicie, co to za dziwna and osoba. And many times I was very nervous to talk to many of you. I często byłam zdenerwowana, kiedy z wami rozmawiałam, z wieloma Julita z was. Julita knows because I talked to her and I told her, Julita, I feel so nervous when I talk to you. Julita o tym wie, bo kiedyś jej powiedziałam, że Julita czuje się taka zdenerwowana, kiedy z tobą rozmawiam. I started therapy with Arthur. I potem rozpoczęłam terapię and z Arturem. And I opened my heart to him. I otworzyłam przed nim swoje and serce. And I told him I feel like I don't love myself. I powiedziałam mu, słuchaj, czuję, że ja siebie nie kocham. And this amazing how wow this is so important in my life. I to jest niezwykłe, co się stało, to jest tak ważne dla mnie. Because Arthur talked to me about the real love and the real who God is in me. Arthur mówił mi o prawdziwej miłości i o tym, kim Bóg jest dla mnie. He talked to me about my thinking. Powiedział mi na temat mojego sposobu myślenia. About the truth of God in my thinking. I o tym, że muszę mieć Bożą prawdę w swoim myśleniu. And about my emotions. I o moich emocjach. And I started working on everything that Arthur told me in therapy. I ja potem zaczęłam pracować nad tym wszystkim, o czym Arthur mi na tej terapii powiedział. And I started to see changes in my life. I zaczęłam zauważać zmiany amazing w życiu. Changes. I to niezwykłe like zmiany. Never before. Nigdy wcześniej takich nie widziałam. And this first year that I have been here in Church of Power physically. I ten właśnie pierwszy rok, w którym właśnie byłam tutaj fizycznie w Kościele Mocy. From the beginning I felt like how can I say this? Like confronted with this truth. Od samego początku czułam się taka skonfrontowana z prawdą. Because in Latin America it was a lot about emotion. Bo w Ameryce Południowej to bardziej chodziło o emocje. Oh, spiritual gifts from God. Dary duchowe od Boga. Anointing. Namaszczenie. But nobody knew what I was feeling inside of me. Ale nikt nie miał pojęcia, co się działo wewnątrz mnie. And I was confronted with this all this year. I przez cały rok tutaj byłam z tym konfrontowana. It hasn't been easy. To nie było łatwe. Many times I was feeling like what's happening in my life, like many, a lot of things happening against this change that was coming into my life. Wielokrotnie się zastanawiałam, co się dzieje w moim życiu i miałam wrażenie, że rzeczy dzieją się jakby przeciwnie do tego, co chcę zrobić. I can never forget the words of Mateusz Łukomski. Nigdy nie zapomnę słów Mateusza. In the conference, I think it was the first conference of this year. Mateusza Łukomskiego na konferencji tutaj. And he said, I made a decision. He said, I made a decision that I will think only in the truth of God. That he made the decision? That he made the decision that he will think only in the truth of on God. On mi powiedział, że on podjął taką decyzję, że będzie myślał tylko zgodnie z Bożą prawdą. I couldn't forget that phrase. I to sformułowanie it's been in me over and utkwiło and over mi. And over and over. I wciąż mi się to przypominało. And this has changed my life. I to zmieniło moje życie. And I'm opening my heart with you because I know it's important for me to talk about this. I teraz otwieram moje serce przed wami, bo wiem, że to jest ważne, żeby I received a new revelation from God. Żebym o tym mówiła. About being born again. Że otrzymałam nowe objawienie od Boga. On October 17. O byciu narodzoną na nowo. At 11 p.m. Dokładnie o 11:00, 23 17 października. And I will never forget that.
Nigdy tego nie zapomnę. Because I was born again one time. Bo już raz narodziłam się na nowo. But this time it was like with the new revelation. Ale tutaj to chodziło o to, że przyszło nowe objawienie. And I am so thankful because the truth of Jesus and me are one. Jestem bardzo wdzięczna za to, że prawda Jezusa i ja to jesteśmy jedno. Changed my life. To zmieniło moje życie. That truth changed me completely. Ta prawda mnie całkowicie zmieniła. And I just wanted to share that with you, so in case you saw me weird, or I look at you weird, or you see me that I was a little weird, was because I was thinking bad about myself, and maybe also bad about you. Chciałam się z tym z wami podzielić, ponieważ być może czasami zachowywałam się jakoś dziwnie, ale to po prostu miałam takie myśli w głowie wtedy. And I just want to say thank you, Artur and Agata. Chciałam bardzo podziękować Arturowi i Agacie. Thank you to everybody here. I wszystkim tutaj osobom. Thank you to the translators that translate amazing for me. I tłumaczom, którzy dla mnie tłumaczą. And I just want to say, teraz jestem wolna.